Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Minecraft Duo razem z Trisusem, a my jesteśmy na koniec. Elo, mordeczki, witamy Elo. Was w duosiku. Ej, a jak to, jak, co tam u twojego konia? U mojego konia, stary? No nie wiem, dalej warchlak z niego, że tak powiem. Ej, a ja przez cały czas zapominam, jak on ma na imię. Twój ma Ferdeką i Pegasus. A no tak, Ferdynand to jest, nie Ferdek. Dla mnie Ferdynand to Ferdek, a mój w sumie koń to jedno Pegasus, i to samo. Dumny. Słuchajcie, witamy was w kolejnym odcinku Minecraft Duo. Przypominam o tym, że możecie strzelać łapę w górę oraz o tym, że możecie zasubskrybować nasze oba kanały i kolejne odcinki w playliście w karcie. Słuchajcie, kolejny odcinek u Ernesta na kanale, więc zapraszam serdecznie. Czeka nas super przygoda w najlepszej serii, czyli Minecraft Duo. Co robimy? Co robimy? Najpierw pierwsza rzecz, jaką powinniśmy zrobić, to co? Mordeczko, powinniśmy zejść na dół, nie? Skoczyć na koniu na sam dół, zobaczyć, czy powinniśmy przeżyje. Zejść i zostawić nasze konie w naszej stajni pięknej w domu, w naszym garażu. W ogóle zobaczcie, co się dzieje. Mamy już pięknie krówki rozmnożone. No, może troszkę ich jest więcej, no, a mamy jeszcze ten, więcej pszenicy. O, nie! Nie! Straciłeś konia? Biedny konik, nie, na szczęście nie, ale już się przestraszyłem, że... O, nie złamał kopyta? Mordeczko. Ma 4 życia mniej, stary. Co mam zrobić, żeby on odzyskał swoje życie? Walnij go mieczem. Nie, nie, nie ma takiej opcji, stary. Co trzeba zrobić? Trzeba cukier dać? Czy co? Ej, kto pierwszy straci konia, ten śmierdziel, nie? Ej, ale ja go nie stracę. Cukier, proszę, 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 proszę. Jeszcze jedno serduszko muszę odrodzić. Czy my nie mamy więcej trzciny, ziom? Nie, mamy 50. A, rzeczywiście, dobra. Koniku, dobra. Gdzie ty jesteś? Tu. Jedz sobie, jedz, spokojnie. Ej, a co z miejscem na mojego konia, ziom? Otwieraj to, w tej chwili. To jest nieważne, sam tak mówiłeś. No nie, no otwieraj. Otwieraj, on też chce być tutaj. O, o. I udało się ich zamknąć tak, jak chcieliśmy. No i wcześniej. Gitara. No i no, super. Jest git. Pierwszą rzecz, jaką powinniśmy zrobić, stary, to jest, o, wziąć żelazo i zobaczyć, ile w sumie mamy całego żelaza, bo mamy 20 żelaza, czyli... Nie, ja mam jeszcze 32, mordo. Ty masz jeszcze 32, czyli jesteśmy w stanie, stary, zrobić całą zbroję żelazną. I dla ciebie, i dla mnie, bo to jest ważne, ale, żebyśmy mieli ale to będzie nasze całe żelazo, więc według mnie powinniśmy i tak mieć dużo więcej, stary. Ale jesteśmy w stanie, tak? Czyli wychodzi na to? No, ale już nie będziemy mieli żadnego na kill-offy ani na nic, stary. Racja. Pomysł na odcinek, zróbmy w końcu te enchanty! No, też bym bardzo chciał, stary, i wykopać te diaksy, których mamy. No właśnie, właśnie, bo mamy milion diaksów w kopalni, które są niewykopane. A tutaj zobaczcie, no na razie nie ma żadnych biblioteczek, ale powinniśmy dzisiaj być w stanie w sumie zrobić chyba, nie? Ile tej trzciny mamy? No pronto. Musimy dać radę, stary. To co, ścinamy trzcinę, zobaczymy, czy nam starczy. I możemy zacząć od biblioteczek i od zbierania żelaza. Mordo, mam 50 sugar cane, a ty? Ja mam teraz 34, stary. Czyli w sumie nie mamy jeszcze wystarczającej ilości na wszystkie biblioteczki, ale zaraz będziemy raczej mieli. Czekaj, czekaj, bo będziemy mieli enchant, tak? Ale jest jeden problem, bo nie będziemy mieli żadnego expa. Zipek, słuchaj, dlatego właśnie wykopiłem dużo żelaza, żeby mieć na 10 mieczy na głowę i będziemy całe noce walczyć z potworami. A, po prostu będziemy łazić i zabijać potwory? A nie łatwiej byłoby zrobić, stary, jednotikową farmę, to one tick farm, to tak takie... na początku, stary, od razu? One ticka? No niby... Stary, to będzie level easy, poza tym no, w sumie od razu na one tickową byśmy musieli czekać 3 dni zanim i potrzebujemy slima, stary. Stary, strasznie dużo roboty, ja proponuję na razie pozabijać moby. I możemy przy okazji też poszukać slimów, bo slimy na pewno nam się przydadzą w sumie. No Morda, właśnie, tutaj znajdźmy żarełko. Bagno, stary. Chociaż ja jak patrzę przed siebie, to widzę jedno bagno. Ej, o czym ty mówisz? Przepraszam. O twoim skinie, Zipek. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ej, nie bij mnie, to w końcu żartowałem, Minecraft Duo. W końcu Minecraft. Mordo, zapomnieliśmy posadzić z powrotem, ja tak przyszedłem. A no bez kitu. O co nie, Creeper! To nie ja. A myślałem, że mówisz o tym Creeperze, który teraz do ciebie idzie. To nie ja, ten też, ty też. Poszowot. No nie, ten też. Wiesz, ile ja się starałem na moim odcinku, żeby zrobić tą farmę? Nie, wcale nie starałeś się aż tak bardzo. Jak się nie starałem? No nie aż tak. Ja zawsze daję z siebie na odcinkach 110%, Zipek. Co ty? O wiele więcej robiliśmy u ciebie na odcinku innych ważniejszych rzeczy niż ta farma i przy niej się jakoś szczególnie Ale ta farma była mi bliska, Zipek. Czemu była ci bliska, ziom? Dlatego, że posadziłem na nim moją ulubioną rzodkę. Ej, jest rzodkiewka w Minecrafcie? No właśnie była pierwsza! Pierwsza, a jedyna rzodkiewka, jaka... Nie! Straciliśmy! Mieliśmy rzodkiewkę! Jedyną w Minecrafcie! Dobra, stary, idziemy zrobić jedną ważną rzecz teraz. Idziemy do krówek! Stary, ile my mamy już tu krów? Dawaj, rozmnażamy je. Rozmnażamy i zostawiamy
same malutkie. Ej, stary, chyba wszystkie już. Teraz smutna rzecz się wydarzy, ponieważ powinniśmy... Tak, rżniemy wszystkie krowy! Zostaw wszystkie małe, dobra? Może tak być? Zostawiamy tylko małe? Tak, stary. Ej. To jest nasz challenge. Jakby, myślisz, że Eustachy jeszcze tutaj gdzieś jest? Przecież nie było takiej krowy nawet nigdy. Jak nie było? Było Eustachy, ja nazwałem je Eustachy. Ty ją wymyśliłeś, ona była tylko w twojej głowie. Nieprawda, istniała! Nie istniała. Istniała, ej, proszę, wiesz, wejdźcie na odcinek Ernesta, trzeci odcinek z serii, zobaczcie, że był Eustachy. Za dużo, stop, tak. Ernest! Stop, już, koniec! Czemu? Bo już ich mało. Ale nie, bo jeszcze są dorosłe, nie, widzisz? Ale już nie, już zostaw je. Mordo, ile masz z tej skóry? Ja mam 12, robię sobie klatę, ja morderko. 30... Nie! Co? Nie rób nic, mamy żelazo do zrobienia zbroi. Ale ej, zapomniałem, do czego nam była wyskakiwa. Daj mi tą skórę, bo chyba mi się wydaje, że mamy wystarczającą ilość teraz. Jeszcze drewno. Ej, ale mamy dużo w ogóle ten żarcia teraz, to jest najlepsze w no tym. Tak, tutaj mamy mnóstwo steków. Ja pier papier! Ja robię, stary, teraz biblioteczki. Zobaczymy, ile będziemy mieli i czy jest wystarczająca ilość i potem... Dać ci te skóry, masz. Dać ci sugar cane'y? Czy już masz wystarczająco? Nie mam wystarczająco, potrzebuję więcej. Okay. Dobra, ej, to ja mam jeszcze nawet. I drewno. Drewno, stary, jest potrzebne. Dobra, mam. O, jest 32. Czuję więcej. Gdzie są sugarcane'y? Nie ma już więcej? Ja mam jeszcze 16, mordeczko. Wszystko? Nie ma więcej? A ile potrzebujesz? Daj te 16, zobaczymy, czy wystarczy. Kurde, to nie wystarczy chyba. Stary, ale czemu ty się tym przejmujesz w ogóle? Teraz i tak idziemy kopać, w międzyczasie wyrośnie nam ta trzcina i nie mamy i tak levela, żeby się zenchantować, więc dupa wołowa, Tristus do kopalni się chowa, nara. Dobra, powiem ci tak, mamy 12 biblioteczek, a ile potrzebujemy? Tylko 24. Aha. A ile mamy? Jeszcze raz? 12, dopiero połowa. Aha, o co? No. To by się przydała nam druga taka farma. Ej, na pewno 24, ja mi się wydaje, że ty coś kręcisz. Okej, okay, mamy to. 14, stary, jak dla mnie 14 wystarczy. Nie, na 30 level nie wystarczy. Raz, dwa, trzy, cztery. A jak się ustawia te biblioteczki, żeby one działały? W kółko, jeden przerwy i w koło. Ej, Zipek? Teraz jest na 18 level. Zipek, ja mam dla siebie newsa jednego. No. Ogólnie ja znalazłem na końcu mojego korytarza, stary. W sensie słyszę póki co, coś. No. Na końcu mojego korytarza, tego najdłuższego, kojarzysz, nie? No, idę do ciebie. No i próbuję się teraz wykopać, ale nie mogę znaleźć. O, lapis znalazłem przynajmniej. Spadłem na sam dół. Idę do ciebie, stary, tylko... O nie, poczekaj, chwila. Wiesz, co musimy zrobić? Musimy jedną bardzo ważną rzecz zrobić. Jaką? Potrzebujemy... O nie, Zipek! I zrobimy... Co? Nieważne. Nie chcę teraz mówić, dlatego że wolę pokazać ci na twoim odcinku. Co? Co? Nie ale chcę co? Spoilerować. Nic, ale mamy najlepsze odkrycie, jakie da się znaleźć w Minecrafcie. Jak to? Naprawdę, mamy najlepszą rzecz, której co zawsze każdy gracz szuka, a my ją mieliśmy na wysunięcie ręki po prostu w moim korytarzu. O czym ty mówisz? Zobaczysz, jak zejdziesz, stary. Czekaj, ja biorę Soul Sanda i już... Cały twój odcinek się zmieni, stary. Wszystko, co chciałeś robić, się zmieni teraz, no. Dobra, stary, jestem już na dole i gdzie no mam iść? No to chodź, stary, koniec korytarza, najdłuższy to korytarz. Diament, Jezu, ja chcę już je wydobyć, mordo. Chodź za mną. No. Co ty gadasz? Mamy spawner! No? O, stos! Mordo! Dobra, co tu mamy? O, gunpowder! O, złota zbroja znowu dla konia, jeszcze jedna dla mojego konia. Stosik, betrud. Ej, mamy buraki, nice, stary! Buraki! Wiesz, co to oznacza? To oznacza tylko jedną rzecz. To jest jaskinia, co? Nie musimy, stary, iść walczyć z mobami. Wystarczy, że zrobimy teraz mob grinder po prostu bez kitu, z tego. Bez kitu. I to mamy nieskończoność strzał, czaisz to? Ej, dobra. Czyli jednym słowem, mamy już expa, nie musimy iść zabijać potworów, bo będziemy mieli expa, więc może będziemy mieli fortunkę jeszcze w tym odcinku, stary. No, bez kitu, ale bym chciał, stary. Jarałbym się jak dziki kot na pustyni. Gdzie ty jesteś, stary? Gdzie no właśnie, jesteś? Gdzie ty jesteś? Dobra, chodź. Tylko czekaj, czy ty umiesz przerabiać to w ogóle na... Co? Na co? A, mamy, musimy przerobić teraz grinder. To na taki ten, grinder. No, no tutaj się wszystko wykopuje, robi się takie schodki wodne, że szkielety spływają, a na końcu mamy salę, w której je rozwalamy po prostu, stary. Okej. Okay. Trzeba będzie zrobić, stary, ogólnie na końcu pokoik taki specjalny i do niego trzeba będzie zrobić też dojście i wiesz... Schodki jakieś i tak dalej, więc tym się mogę zająć. Dobra. Ale nie wiem, czy to będzie wszystko działało dobrze, stary, szczerze mówiąc. Robiłem to ostatnio 7 lat temu. O kurde. Tyk, tutaj tak. Dobra, tutaj jakby gitara. Co, słuchajcie, to my się nie znamy do końca na tym grinderze, więc może nam nie... Wymyślamy teraz, jak to robić po prostu. Sami to wymyślamy.
A few moments later. Dobra, to teraz co? Zalewamy? O nie, jedną rzecz źle zrobiliśmy. No. Jaką? Powinniśmy tutaj, nie robić tego tu, tylko jedno głębiej. Czemu? No bo teraz mogą się spawnować właśnie tam na górze. Dobra. Jedno dalej. Dobra, ja teraz zrobię tutaj nieskończone źródełka akurat. Dobra, kolejne, kolejne. To na pewno będzie działało. Czyli co? Zamykamy to. Rozwalam. Czekaj, czekaj, okno trzeba zrobić. No to dawaj, stałe płytki. Dobra i dawaj. O! O kurde! Dawaj, stary! Czekaj, szybko. Dobra, chill. Dobra. Chill. Ej, ale my nie mamy teraz wpływu do nich, stary. Czego nie mamy? Wpływu do expa itemków. A! To zaś się robi jeszcze to. Zapomniałem o tym. Ej, ale można to zrobić przecież w ten sposób chyba. Już, koniec, nie? No, w sumie. Dosyć szybko się exp. Myślę, że godzina i mamy 30 level max. Okej, dobra. Obydwaj. Ej, masz żarcie, stary? Mam. O nie, otworzyłem im! Otworzyłem! O nie, zipek. O nie, to był zły pomysł! To dawaj, zamurowuj. Dobra, masz żarcie. O nie! Pół serca, pół serca, ale żeś dostał! To chodź tutaj. No dałem ci żarcie, masz już chyba. No ja tutaj nie mogę przyjść. Trzymaj. Dziękuję. Okej, okay. Wszystko? Co za życie. Ale jak tutaj staniemy? O! Git! I to nawet tutaj nie trzeba, to można nawet zamknąć. Dobra, zipek, ja odmawiam dalszego przebiegu takiego, więc jak robię to. Zbroję zrobiłeś? No. Dobra, to ja też robię zbroję. Nie zamierzam być rozwalony przez żadnego szkieleta, zipek. Ja też robię zbroję i akurat idealnie będę mógł zostawić sobie moją ukochaną złotą zbroję na klacie. Złota klata. Dobra, stary, idę zobaczyć co u krówek. Dobra, spróbuję zrobić jeszcze dodatkowo książki. I zobaczymy, czy wystarczy nam w sumie książek, żeby zakończyć w sumie już naszą biblioteczkę. Dobra, chwila prawdy, czy tylko te dwie biblioteczki i koniec. Bo taka jest też szansa, że wcale nie potrzeba 24, tylko w takim wypadku to będzie ile? To będzie 13? Jak to? Dobrze wydaje, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 14, 15. Czy 15 wystarczy? Uwaga, chwila prawdy. Tak, 15 wystarczy. Mamy to. Jest git, mamy full. Tylko i wyłącznie level i możemy ulepszać nasz kill off i oby była fortunka. Ej, w sumie jak ty tam expisz, bo ja ci tylko przeszkadzam, ja mógłbym pójść do netheru i poexpić też sam. Rozwalić. A ty na czym chcesz expić? Na kwarcu. Na kwarcu? Co? A no. Dobra, bez kitu. To może szybko wbijemy ten level, stary. W okazji ja będę temu miał kwarc, a kwarc jest ładny, więc... A ja będę miał łuk, stary. Ja już będę mam łucznikiem. Dobra, 28 pochodni i lecimy po kwarcyk. Nie no, dobra, w sumie na kwarcu nie jest aż tak dużo expa. Nie jest aż no tak. Jak nie? No w sensie... To jest najbardziej expiący blok w grze. A no... co ty byś chciał, zipek? No nie, to zawsze, nie chciałbym, żeby to było mega szybkie, no, a nie pan takie. Pan Maruda. Ej, się znalazł. Stary, czy slajmy się warto rozwalać? Te ogniowe slajmy? No, będziesz miał magma cream. A po co jest magma cream? To jest do wielu receptur przydatne. A, i tylko do receptur? No, chyba tak. A, no dobra. Ty już masz level? 19 dopiero, prawie 20. Ja mam 21. No więc expienie nie idzie najgorzej, stary, szczerze mówiąc. No, u ciebie jest lepiej niż u mnie. Bo ten kwarc jest serio trudny, ciężko dostępny jest póki co. Wszystkie te kwarce, które tutaj mam, to są takie na górze. A, musisz po nie włazić, nie? No. To Lipton. Gast. O, rozwalony. Mał ze gasta! Tak? Jest, za pierwszy... stary, to... się udało. Po prostu ty przynosisz pecha. Ej, no co? Nie mów tak. Jak to A kto idzie? Znalazł spawner, stary, dzisiaj? No, dobra, ale zobacz, rozwaliliśmy ostatnio dwa gasty, a teraz wyleć z jednego. Widzowie, napiszcie mu, kto jest największym koksem na całym świecie i czemu to jesz Tristan? Ja! Kolejny kwarc, o ja, ale teraz tutaj, jakie wielkie złoże kwarcu, normalnie 30 chyba wbije zaraz w sekundę. Ej, najfajniejsze jest to, że jak będziemy mieli 30 poziom i ulepszymy coś, to no, nam zejdzie tylko do 27 i potem będzie bardzo łatwo, żeby ulepszyć kolejne itemy. No, to jest spoko. Tak. Mordo, który masz level? Ja mam 28. Ja mam 25, prawie. O, jak mi smutno, że będę pierwszym, który podejdzie do enchantingu i naciśnie przycisk. Nie, zipek, będziesz tam nie czekał i dobrze o tym poziom wiesz. Poza tym musisz mi naprawić mój kill off, zipek, najpierw, jak są, bo ja planuję go enchantować. Nie, nie ma no tak. No tak. Nie. Okej, uwaga, poziom 30 wbity! I teraz już tylko dokończę to. A ja idę na górę, ja idę do netheru, zipek, trochę pokopać, bo już mi się nie chce expić na szkieletach. Ale jestem głupi. To prawda, a czemu? Dlatego, że zszedłem sobie, wiesz, tak łaziłem po tym netherze i myślałem, a la, gdzie jest kwarcyk? I zapomniałem, no, i nie zwracałem i się zgubiłeś? Uwagi. Tak, nie zwracałem uwagi na to, gdzie idę, po prostu. To masz farta, że ja idę teraz do netheru i ci podam korty. Całe szczęście, że to Minecraft Duo, bo tak to mi się zgubi. Okej, minus 22, minus 17. O, widzę portal. Dawaj, prowadź mnie do kwarcu, Gibson. O, nie, to nie. Co? Kwarc jest wszędzie, nic. Ej, dawaj ten kilo. Nic nie zrobiłem. Masz. Dawaj ten kilo. Nie, kwarc jest wszędzie, stary. Ja na ciebie poczekam w domku. No jak w domku? I co będziesz robił w domku? Nie wiem, ale gaz strzela.
Dobra, ziom, jak coś, to ja tutaj wszystko patrz. No. To jest wszystko posegregowane. Tutaj będą bloczki, tutaj jakieś inne rzeczy. Reszty mi się już nie chciało. Ale tutaj okay. są bloczki. Który masz level? Dokładnie. No 31 stary ostatecznie. Dobra, to dawaj. Lecimy i ulepszamy. To co? Ty diamentowy ulepszasz, czy który? Czy co robisz? Tak, diamentowy. A masz żarcie jakieś? No mam, trzymaj. Ej, super. O, dzięki, A może lepiej by było w sumie. Pokaż ten diamentowy, ile zostało już? Ale ty go masz przecież. Ja nie mam diamentowego. Ja też nie mam. Jak to? Jak to? Gdzie znasz diamentowy kilof, stary? To on jest w neterze? Pewnie już nie ma. Ale czekaj, ty kopałeś diamentowym kilofem? Nie. Ja ci oddałem diamentowy kilof przecież! Tak? Co? Ja go nie wziąłem, stary! Co? Ja pierdziele. Myślałem, że to zabrałeś i poszedłeś. Masz żelazny. Dobra, ulepszamy żelazny. A, i lapis tak lazuli. Tak będziemy mieli tyle diaksów, stary. Lapis lazuli, zapomniałem. Ulepszam, uwaga. Unbreaking 3 i... To wszystko. Unbreaking 3, serio! No nie, dobra, dawaj, stary, ulepszaj. Oby było. Uwaga. Fortuna 2... Unbreaking 3, efektywność 4. Co? Co ty? Ale dobra, Fortunka 2. Kurde. Lepiej by było trójkę, ale trudno. No, ale pokaż, to co, kopiujemy to, czy nie? Masz. Dzięki, dobra wymiana, elo. Fortuna 2, Unbreaking 3, Efficiency 4, jaki kill-off? Idziemy wykopać diaksy. Dawaj. Tak? Czy czekamy na Fortunkę 3? Nie no, bierzemy te diaksy, nie ma co. Bierzemy, bierzemy. Dobra, to co, zróbmy może tak, że ja... O, wydobędę ten... To złożę. Jeden? O nie, jeden. Jeden! Jeden! Co? Trzy razy jeden? O nie! O co chodzi? Co? Serio? O, tutaj trzy. Teraz trzy z jednego. Dobra. Okej. Okay. Jeden. Jakie to jest nie. słabe? Dobra, 22 diaksy. 22 diaksy. No dobra, nie jest źle, stary. Stary, to proponuję. Tak. Stary. No. No. Stary, na moim odcinku, stary, tak. bierzemy kill-off diamentowy, enchantujemy na fortunkę i kupujemy resztę diaksów dopiero wtedy. Aha, myślisz, że się uda? No, no dobra, w porządku. Albo książki będziemy expit, stary. W każdym razie, słuchajcie, no, ja nie lubię książek strasznie expit, ale od razu ten, wiesz, jakby jest ryzyko, wiesz, co chodzi. Dobra, mamy 22 diaksy, to jest zawsze coś. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Słuchajcie, widzimy się w następnym u Tricusa, oczywiście w karcie macie kolejny odcinek oraz zapraszam do playlisty, łapy w górę, subskrypcja. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Hej, yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!